Grudziądz-Kalecznica zapowiada walkę z kierowcami, którzy w sposób nagminny nieprawidłowo korzystają ze szpitalnego parkingu. Do współpracy w tym temacie zaproszona została Komenda Miejska Policji. Prośba na razie kierowana jest w formie apelu. Od nowego roku mają pojawić się dodatkowe sankcje. W tej chwili apelujemy o rozsądek do kierowców. Natomiast od stycznia pracownicy szpitala będą dokumentować naruszenia przepisów drogowych z odpowiednią fotografią, z protokołem i przekazywać panom policji. Wśród najczęstszych problemów wymienia się parkowanie samochodów na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim apel do mieszkańców korzystających z obiektu, aby parkować w miejscach do tego wyznaczonych, czyli na wyznaczonych parkingach. Nie zajmować miejsc dla osób niepełnosprawnych, nie będąc do tego uprawnionym. Drugim zastrzeżeniem jest zastawianie dróg dojazdowych i ewakuacyjnych wokół całego kompleksu szpitala. Pozostawione tam czasem pojazdy uniemożliwiają przejazd służbom ratowniczym, co jest absolutnie niedopuszczalne. Z naszej strony mogę powiedzieć, że jeżeli będziemy mieli tutaj zgłoszenie od administratora w kwestii tutaj nieprawidłowego parkowania, na pewno będziemy podejmować interwencję. Administracja lecznicy nie zamierza obecnie podnosić stawek za korzystanie z parkingu. W planach nie ma również jego rozbudowy. Szukamy tych miejsc parkingowych na parkingu, bo one są, tylko są niewłaściwie zajmowane przez kierowców. W tym przypadku mowa chociażby o zajmowaniu dwóch miejsc parkingowych jednocześnie. Czyli parkują, wjeżdżając środkiem na linię. Też będziemy z tym walczyć. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie do regulaminu szpitala, parkowania na terenie szpitala, dodatkowej opłaty za zajęcie drugiego miejsca. Za nieprawidłowe parkowanie grożą kary finansowe od 20 do 500 zł. W skrajnych przypadkach dochodzi także do odholowania wskazanego auta. Mówią, że pojazd możemy odholować z drogi. Jest taki zapis w ustawie Prawo ruchu drogowym z drogi, który parkuje w miejscu, w którym jest to zabronione, utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. No i tutaj musimy się tego przepisu stanowczo trzymać. Działania planowane przez szpital i policję obowiązywać będą od 1 stycznia przyszłego roku.